jesteśmy właśnie na nawigatorze 21, statku badawczym Akademii Morskiej w Szczecinie, z którą właśnie Fundacja Mare we współpracy z marką Biotherm rozpoczyna operację Widmo, czyli projekt, którego celem jest oczyszczenie 3 wraków znajdujących się na bałtyckich wodach z zalegającego na nich sprzętu połowowego, czyli tak zwanych sieci Widmo. I w tej chwili płyniemy w morze na północ od Kołobrzegu, gdzie mamy potencjalne 3 cele do zmapowania. Są to 3 wraki. Bingo! Jest blisko, zobaczcie jaki cień jest. Mam nadzieję, że ten materiał, te dane, które zgromadziliśmy, posłużą do dobrego zaplanowania usuwania sieci z wraków, na co wszyscy czekamy, co jest dla nas szalenie istotne. Oprócz samego oczyszczania wraków z odpadów morskich, bardzo kluczowym elementem tej operacji jest także monitoring wraków pod kątem potencjalnego wycieku substancji niebezpiecznych. Plan wykonany w 100%, znaleźliśmy te wraki. Co ciekawe, nie ma tych pozycji na oficjalnych mapach nawigacyjnych.